Notatnik z podróży. Na początku września 2023 roku wybraliśmy się na festiwal whisky do Białegostoku. W tym roku to już nasz drugi festiwal whisky, na jakim byliśmy. Decyzję o wyjeździe podjęliśmy spontanicznie. Na miejsce noclegu wybraliśmy hotel Gołębiewski. Pogoda nam dopisała. Nie chciałbym zapeszyć, ale ostatnio mamy dużo szczęścia do ładnej pogody podczas naszych wyjazdów. Mieliśmy jeszcze trochę czasu do rozpoczęcia festiwalu, więc wybraliśmy się na spacer po Białymstoku. Postanowiliśmy również skorzystać z oferty gastronomicznej Gospody Podlaskiej. Restauracja położona jest przy ulicy Rynek Kościuszki 18 w ścisłym centrum miasta. Dania w gospodzie są duże i niedrogie, a do tego można skorzystać z wielu promocji. Restauracja oferuje szeroki wybór podlaskich specjałów. Można tu zjeść kartacze z wody lub z chrupiącą skórką, pierogi, babkę ziemniaczaną czy kaszankę z cebulą. Godny polecenia jest miks specjałów podlaskich, który sugerowany jest dla dwóch osób, ale myślę, że najedzą się nim spokojnie trzy osoby. Jak już popróbowaliśmy typowych smaków kuchni Podlasia, przyszedł czas, aby udać się na degustację whisky. Organizatorem festiwalu jest restauracja Kawelin, założyciel pierwszego w regionie klubu whisky zrzeszającym miłośników trunku z Białegostoku i okolic. Ideą festiwalu jest przybliżenie świata whisky i starzonych alkoholi oraz zainteresowanie uczestników złożonością tematu. Wydarzenie to było wspaniałą okazją do spróbowania trudno dostępnych trunków, wysłuchania ciekawych historii oraz spotkania i porozmawiania z praktykami z branży, którzy nie szczędzili ciekawych opowieści i dobrej whisky w kieliszku. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie smaki znane już nam z innych festiwali. Były też zupełnie nowe dla nas marki, smaki i kompozycje. Niektóre z nich bardzo miło nas zaskoczyły. Bardzo dobra organizacja. Ładny i miły dla oka wystrój wnętrz restauracji Kawelin oraz pewnego rodzaju kameralność całego wydarzenia powodowały jego wyjątkowy, a nawet ekskluzywny klimat. Mamy nadzieję, że organizatorom nie zabraknie zapału i determinacji i za rok będziemy mogli spotkać się na kolejnej edycji festiwalu whisky. Kolejny dzień okazał się równie ciepły i słoneczny, więc postanowiliśmy odwiedzić Pałac Branickich, który określany jest mianem Wersalu Podlasia. To z pewnością największa atrakcja Białegostoku. Niezmiennie urzeka nas także barokowy ogród schowany za bryłą budynku. Zespół pałacowo-parkowy jest jedną z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej w kraju. Jest to miejsce, które naprawdę warto odwiedzić, będąc w Białymstoku.
Będąc na Podlasiu, nie mogliśmy sobie odmówić wizyty w Supraślu i Tykocinie. Między innymi odwiedziliśmy miejsca, w których kręcone były sceny z filmów U Pana Boga w ogródku i U Pana Boga za miedzą. Niestety weekend się kończy i trzeba wracać do domu.